Rzeczywiście sezon był dość niespotykany niż wcześniej. Przerwy, problemy z pandemią, przechodzenie tej pandemii, powroty po pandemii, odwoływanie meczy dosłownie w tym samym dniu, przekładanie. Rzeczywiście był to duży problem i duże wyzwanie i no, chyba wcześniej nie spotkałem się przez tyle lat grając w lidze z takim problemem. Także sezon bardzo nieprzewidywalny, dziwny, ale trzeba było się z tym zmierzyć i wszyscy musieli się z tym zmierzyć, także było to wyzwanie dla wszystkich, nie tylko dla nas. Sezon na pewno trudny, trudny z doborem właśnie tej optymalnej formy na dany czas. Początek mieliśmy bardzo dobry, wystartowaliśmy naprawdę z wysokiego C. Mieliśmy wygrane i dobre mecze z mocnymi przeciwnikami. Później zaczęły się problemy właśnie covidowe, zaczęły się odwoływanie meczy, przekładanie meczy. Ciężko było gdzieś tą formę utrzymać albo ją zbudować i gdzieś nasza gra później, delikatnie mówiąc, falowała. Jeżeli chodzi o ten sezon, to do połowy sezonu naprawdę czułem się bardzo dobrze, czułem się świetnie, czułem, że żyję. Jestem bardzo szczęśliwy, że od początku tego sezonu mogłem uczestniczyć w pełni, że miałem taką możliwość, aby móc się wykazać, móc się spełnić, bo każda minuta, którą spędziłem na boisku, była dla mnie mega spełnieniem i fajnym wyróżnieniem. Także do problemów, powiedzmy sobie, właśnie covidowych i dalszych jej konsekwencji bardzo dobrze wspominam ten sezon i też mecze, w których mogłem uczestniczyć, dawały mi bardzo dużo satysfakcji i spełnienia. Dla klubu na pewno Puchar Polski, mecze z Jastrzębiem, no to nie jest jeden mecz, ale uważam, że w obu tych spotkaniach mieliśmy ogromne szanse na przejście dalej. Niestety przechodzi tylko jedna drużyna, ale wtedy prezentowaliśmy się bardzo dobrze. Wiem, że zespół miał na tyle duży potencjał, aby przejść dalej. Także może wybierając jeden moment, to rzeczywiście ten Puchar Polski był taki przełomowy, że nasza forma gdzieś się ustabilizowała, zbudowaliśmy ją w końcu wszyscy razem. Wszyscy, którzy dołączyli gdzieś po jakichś problemach. I mieliśmy dużą szansę, żeby wygrać właśnie z tą Zaksą. A jeżeli chodzi o indywidualnie, to ten pierwsza część sezonu, myślę, że tak utkwił mi w głowie mecz w Bełchatowie. Był to bardzo trudny mecz i to jeszcze na polu przeciwnika. Wygraliśmy wtedy z nimi, więc była to dobra siatkówka na fajnym poziomie i dał mi ten mecz bardzo wiele satysfakcji i myślę, że po tym meczu otworzyły się gdzieś oczy, oczekiwania tego środowiska siatkarskiego, że w tym sezonie możemy mierzyć wysoko.